się słychać mnie dobrze? Dobra. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o tym, dlaczego funkcyjność i programowanie czysto funkcyjne i asynchroniczne w PHP Świdelce troszeczkę posysa. Kilka słów o mnie samym. Jestem sobie programistą, który programował przez 5 lat w językach operacyjnych. Potem, gdy śmiechnąłem bakcyla, zacząłem programować funkcyjnie. A potem zrobiłem taki dziwny manewr, że wróciłem do PHP w wersji 7, która obiecuje, że jest funkcyjna. No ty Linksów, to właśnie mi tak dawno pracowałem przez 5 lat. Imperatywnie teraz jest funkcyjnie. I teraz jest funkcyjnie nadal w PHP 7. Dlatego celowo nie zaznaczyłem, że programujemy imperatywnie w tym PHP, bo kombinujemy, jak tu pisać czysto funkcyjnie w języku, który nie został stworzony z myślą o tym, żeby być czysto funkcyjny. I mam tu mały spis treści. Na początek sprawdzimy sobie, co w ogóle nam daje ta funkcyjność, po co nam to wszystko i jaki język możemy opisać jako funkcyjny. I to przede wszystkim, czy PHP nadaje się jako język funkcyjny. Potem będzie kilka słów o tym, jak sprawić, żeby ta funkcyjność mniej spędziała w PHP-ie. I kilka słów o współrzędności. Na początek to jest plusy i minusy. To nie jest copypasta, nie pomyliłem się. W plusach i minusach mamy tak, wydajność na początek. Jeśli chodzi o minusy, to minusem jest to, że niedoświadczony programista może bardzo łatwo zepsuć. Po prostu, no nie tyle zepsuć, co napisać kod, który będzie bardzo nieoptymalny, ale jak już pisać funkcyjnie się nauczy, to bardzo łatwo w prezencie od różnych bibliotek i od tego, jak ogólnie wyglądają konstrukcje w programowaniu funkcyjnym, dostanie praktycznie transparentną asynchroniczność i bardzo ładnie skalowalny kod. Minusem jest to, że jest duży próg wejścia, ale działamy na rynku konkurencyjnym jakoś tam, więc to jest też plus, w momencie, kiedy my już potrafimy, a nie powiedzmy nie. Dodatkowo minujemy samych siebie i swój zespół przed tym, żeby nie wpuszczał badziewia do repozytorium, bo będzie musiał się dwa razy przed wieloma rzeczami zastanowić, pisząc imperatywnie. Coś tam zwykle zadziała i PHP ma to do siebie, że praktycznie jest jak bardziej zawsze mu coś tam zadziała, niekoniecznie to się stanie co my chcemy. Opis matematyczny rzeczywistości. To jest troszeczkę przejście filozoficzne, jeśli chodzi o programowanie funkcyjne. Nie będę się teraz rozwodził, ale generalnie idea jest taka, że opisujemy wszystko funkcjami, jak nazwa wskazuje, i wymaga to od nas większej gimnastyki intelektualnej. Co w efekcie daje, ale już to, o czym powiedziałem, czyli mamy skalowalność, let's get the party started, czyli tutaj przygoda, musimy troszeczkę więcej się pomęczyć, a to, że mamy matematyczny opis rzeczywistości, daje nam też to, że nasz kod jest krótszy, bardziej deskryptywny i czyta go się wręcz jak prozę. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z takim określeniem, żeby pisać prozę, a nie kod. Na początek krótkie demo. Mamy tutaj brzydki bardzo przykład w PHP, który jest turbo imperatywny. I nie za bardzo wiadomo, co się w nim dzieje. Nie będę nawet wam marnował zbyt dużo czasu, żebyście go czytali i próbowali domyślić się, co w nim się dzieje. Ale teraz szybkie porównanie. Mamy tutaj kawałeczek funkcyjnego kodu i on jest w PHP. Możecie go sobie przeczytać słownie. Weź jakąś listę, jak argument. Coś tam się dzieje. Odfiltruj wszystkie liczby, które są większe od 10. Pozostaw tylko je. Ciekawostka z PHP 7. Spaceship operator. Podziel nam wszystkie te elementy. Partition. Na grupki, które są albo mniejsze od 20, albo są równe, albo są większe i przemapuj je. Tu są już w środku całe kolekcje, jakiś tam kubeł z naszymi danymi, policz ile ich jest i wyciągnij z nich średnią. Więc zamykając to w jednym zdaniu, wybierz liczby, które są większe od 10, wrzuć je w 3 grupy, jeśli chodzi o większe, równe, większe od 20 i policz ile średnio jest w tym kuble. Zamknęliśmy w 5 w zasadzie liniach, tam pomijając klamry, jakieś pytoły. Całkiem nietrywialną funkcję. O, i po lewej stronie oczywiście odpowiedniki tego w kodzie imperatywnym, które może było trochę trudniej przeczytać, ale one robią dokładnie to samo. Podstawowe koncepcje programowania funkcyjnego. Teraz zastanowimy się, czy PHP w ogóle jest funkcyjny, co musi spełnić za warunki. Po pierwsze, funkcja musi być obywatelem pierwszej kategorii. Nie może generować efektów ubocznych i jest bardzo ważne pojęcie z programowania funkcyjnego, coś takiego jak niemutowalność, czyli staramy się wszystko przekazać funkcjami, które mają jakiś tam wynik i to jest ujęte w taki formalizm matematyczny, który nazywa się lambda calculus, który turbo szybko przejdziemy. Co to znaczy, że funkcja jest obywatelem pierwszej kategorii? Przede wszystkim funkcje mogą być przechowywane, jak każda inna zmienna, czy w zasadzie wartość, tak? Bo już w programowaniu funkcyjnym nie mówimy o zmiennych, tylko sobie o jakichś tam wartościach.
I ta funkcja może być przekazywana jako parametr po prostu, nie tylko jej wynik, ale sama funkcja jako taka. Ta funkcja może być rozkręcana jako wynik innej funkcji, może być opisywana inline'owo i posiadać swoją własną tożsamość. I teraz tak, wrócimy się na chwilę do punktu drugiego. Czy w PHP funkcja może być przekazywana jako parametr? Może być przekazywana bardzo łatwo funkcja anonimowa, która jest tworzona na miejscu. Nasze funkcje mogą łykać funkcje, które są zwracane z innych funkcji, ale pojawia się w PHP pierwszy zgrzyt. Ciężko jest nam przekazać funkcję podawcy. Chyba że szczególnie jeśli chodzi na przykład o klasę i próbowanie musicie wykonać taki manewr, że przekazujecie po prostu list, nazwa funkcji. Wtedy PHP strzeli was w twarz i powie, że to nie ma takiego pola, bo on będzie próbował znaleźć takie pole. A jak da się mu nawiasy, to oczywiście on się wykona. Już trzeba niestety kombinować. Drugi zgrzyt to jest niemutowalność i brak efektów ubocznych. Jeśli chodzi o efekty uboczne, to oczywiście mam wszystkie bazy danych, jakieś storage, kolejki komunikatów. Tego nie ominiemy w żadnym programie, ale jest problem z tą niemutowalnością wewnętrzną tych naszych funkcji. PHP nie dość, że pozwala na bardzo kombinować, to jeszcze nie jest taki duży, bo wcześniej mówiąc o językach czysto funkcyjnych, które gdzieś tam wcześniej sobie poprogramowałem, one też nie są czysto funkcyjne, bo na przykład Scala czy F-Sharp też dopuszczają możliwość tworzenia padów. Gdzieś tam można mutować, więc to nie jest też taka czysta funkcyjność, ale problem jest z tym, że w PHP masa bibliotek niestety przyjmuje na przykład jakieś zmienne przez referencje i nie zwraca wyniku sobie o tak po prostu, jako wynik działania swojej funkcji, tylko coś wam mutuje w tych danych, które przekazaliście mojego referencji. Lambda Calculus to jest coś, co przeskoczę bardzo, bardzo szybko. W zasadzie sprowadza się to do tego, że można cofnąć się do podstawówki, przypomnieć sobie, jak działały funkcje w piątej klasie, gdzie po prostu panie mówiły o funkcjach liniowych, one zawsze przyjmowały taką samą liczbę parametrów, zawsze zwracały ten sam wynik w momencie, kiedy przekazaliście im takie same argumenty. No i do tego się to sprowadza. Pojawiają się dwa pojęcia, czyli higher order functions, to są takie funkcje, które przyjmują inne funkcje jako swoje argumenty i pojawia się carrying. Czy ktoś po polsku wie, jak, co znaczy słowo carrying? No, zmiękczanie, taka ciekawostka. Dobra, jeszcze jest taki mały znak zapytania, jeśli chodzi o języki funkcyjne i języki obiektowe. Czy to, że język jest już językiem obiektowym, w jakiś sposób sprawia, że język nie może być funkcyjny? Pojawiają się takie głosy, że no, albo to jest jedno, albo drugie, a otóż nie jest. Tak? To jest kolejne jakieś nasze przedłużenie abstrakcji. Rozszerzamy sobie pole do popisu i to nie są dwie ścieżki, które idą równolegle. Bardzo fajnie się uzupełniają ze sobą programowanie obiektowe i programowanie funkcyjne. No i wychodzi na to, że PHP jest funkcyjne, tylko są nie dwa problemy. Po pierwsze jest troszeczkę właśnie brudne, tak jak już mówiłem o tym, że nie wszystkie cukierki składniowe są takie fajne jak na przykład w Scali czy w Haskellu. I biblioteka standardowa nas za bardzo nie wspomaga w tym naszym programowaniu funkcyjnym, tak jakbyśmy chcieli. Tam po prostu brakuje masę rzeczy. No i trochę sobie powspominałem, czego mi brakuje ze Scali w PHP-ie i co mógłbym z tym zrobić. Tu jest taka lista podstawowych życzeń. Generalnie z tej Scali albo Haskella brakuje mi jeszcze więcej rzeczy, ale to są takie podstawy podstaw. Więc zastanówmy się na początku, jak pisać w PHP, żeby zrobić sobie w ogóle jakieś podłoże do tego, żeby pisać funkcyjnie. Co musimy sobie wyeliminować z naszego życia. Postaraj się na dzień dobry nie używać reassignmentów, ifów, nuli, foriczów, generalnie wszystkich takich instrukcji sterowania, co może wydać się trochę dziwne, bo to może dla mnie być właśnie nasza herezja, że to jest core feature PHP, podstawowe funkcje, no nie funkcje, tylko konstrukcje języka, które używamy cały czas, kilkaset razy powtarzają się w naszych aplikacjach. Jak to zrobić? No, z użyciem kilku właśnie takich smaczków, które gdzieś tam w językach funkcyjnych występują i programiści, którzy cieszą się z Haskellem albo Scalą, mają na co dzień i są dla nich czymś oczywistym. Teraz pytanie do publiczności. Czy widzicie coś, co wydarzy się źle z tym kodem? Co może pójść nie tak tutaj? Generalnie
powiem prosty, cztery linijki, a jest błąd, którego nie widać. Nie widać go na pierwszy rzut oka, bo mamy mutowalność gdzieś tam pod spodem. I ten setter z drugiej linii, nie dość, że zmienił, nie dość, że no, zrobił to, co chcieliśmy, czyli nie zwrócił nam tego smaller house'a z ilością pięter na dwa, ale jednocześnie zmutował nam tego, ten większy domek, czego w ogóle nie chcieliśmy i mogliśmy nawet tego nie przewidzieć. Gdybyśmy sobie po prostu chainowali te funkcje, to byśmy na to nie zwrócili uwagi, ale jeśli byśmy chcieli użyć tego obiektu ponownie, no to już się robi problem. Tak wygląda setter. Standardowy setter. Przed dotknięciem pewnie pisze taki 5 tam 10 na tydzień. No i, no i da się niby z tym jakoś żyć, ale może byśmy chcieli, żeby nasza funkcja jednak nie matwała na środku tego obiektu, ale znowu pojawia nam się lekkie przydatko. Klonujemy sobie ten nasz obiekt, ustawiamy jej liczbę enter, no ale ten setter jest prywatny. Ale można zrobić to jakoś lepiej. Przynajmniej teraz to działa tak, jak powinno. Ale możemy napisać sobie takiego malutkiego trajcika, który po prostu nam opakuje to kopiowanie i wtedy nie mamy tego setera, on w ogóle nam nie pada i tworzymy with floors. Jakoś to już wygląda, ale no, powiedzmy działa jak na razie, ale polećmy sobie dalej. Powiedzmy, że ogarnęliśmy się na mirę z elementami, pamiętamy o tym, żeby nie robić tego w innych miejscach. No właśnie. No i zostaje jeszcze szereg innych rzeczy. Kolejne punkty, które tam pisałem. Zacząłem, przygotowując się do tej prezentacji, pisać całą bibliotekę. Być może ktoś słyszał o czymś takim jak Java Slang, bo Java 8 też obiecuje, że już jest pewnie funkcyjnym językiem, ale tak samo troszeczkę pewne rzeczy spędzą w Javie, bo są braki. I no i tak jak Java Slang właśnie dostarcza tych konstrukcji, tak PHP Slangu zaczynam sobie tworzyć. No i na ważne bierzemy te ify i te nule. Co zrobić, żeby nie używać w ogóle w kodzie ifów i nuli? Jest taka konstrukcja jak option. Czym jest option? Pojawia się brzydkie słowo na M, czyli monada. Monada, która może przechowywać w środku coś, ale nie musi. Kilka słów o monadach. Rybki. Monada jest jak taka rybka i ona pływa sobie gdzieś tam po oceanie. Może połknąć jakiś kamyczek i dalej coś z tym kamyczkiem zrobić. Ta rybka może być połknięta przez inną rybkę i mówiąc bardzo abstrakcyjnie, was nie obchodzi, którędy ta rybka płynie, co ona robi dokładnie, was obchodzi ten kamyczek w środku. Wy jako programista jesteście takim... O, jesteście tym... krabem? Takim... jakimś? Nie wiem, czy to jest. Was obchodzi to, że w środku rybki jest kamyczek, przekazujecie tej kamyczek rybce i ona wam ma zrobić z tym coś. I mało tego, monady właśnie mogą opakowywać siebie wzajemnie, więc was nie musi obchodzić to, że tych rybek jest ileś tam zagnieżdżonych sobie. Chociaż oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani tą rybką gdzieś po drodze, możecie ją tam wypatroszyć i sobie usmażyć. Ale tak z zewnątrz to może być dla was po prostu jedna duża rybka. I znowu chamska reklama mojej biblioteki, w której jest zaimplementowana ta monada. Macie opcję. Prosta bardzo konstrukcja. Skorzystacie z dobrodziejstw z polimorfizmu. Opcja jest klasą abstrakcyjną, która ma dwie klasy implementujące dwie metody map i iterax. Z zewnątrz wyglądają tak samo, używa się ich bardzo transparentnie, ale w zależności od tego, czy dostaniecie sam, czy dostaniecie non, wasza klasa zachowa się na dwa zupełnie różne sposoby. W momencie, kiedy macie sam, czyli jest coś i wykonacie na tym mapę, to sam zwróci wam znowu coś tam w środku, ale już czymś innym. Coś tam przemapowaliście sobie w środku, a kiedy poprosicie o getterelsa, to wam zwróci to coś w środku. Tutaj jest jeszcze użyty taki parametr default. On zostanie po prostu zignorowany. W momencie, kiedy tam jest coś, on jest pomocny, w momencie, kiedy macie non, czyli nicość. Nicość z kolei zachowa się odwrotnie do czegoś tam. Jeśli spróbujecie przemapować zawartość takiej opcji, która nie zawiera nic, to mapa po prostu zwróci wam dalej nic, bo cóż więcej można mapować, a jeśli poprosicie go o raz i przekażecie mu ten default, to wtedy dostaniecie default, bo nic więcej nie mamy do dyspozycji. I teraz kawałek kodu, który można ładnie uprościć. Powiedzmy, że tutaj mamy jakiś taki dość standardowy przykład repozytorium i akcji w kontrolerze. W repozytorium takie wręcz już copypasty w doktrynowych encjach się plenią, gdzie sprawdzamy, czy aby na pewno dostaliśmy coś od tego fajna.
Jeśli nie dostaliśmy, to rzucamy gdzieś tego nula. Tego, przepraszam, nie nula. Jakiś wyjątek rzucamy. Ten wyjątek trzeba potem w akcji złapać. No i póki to jest tylko pojedynczy wyjątek, no to jeszcze powiedzmy, że w miarę da się z tym żyć. Ale to nie jest podejście czysto funkcyjne, więc już sobie wrócimy kod. Jak to skrócić? Po prostu funkcja, która zwraca wam nula, opakowujecie sobie to w option of coś tam. Jak dostaniecie nula, to ona zwróci wam nula. Jak dostaniecie coś, co nie będzie nulem, to ta funkcja wróci wam sam i będziecie mogli sobie potem dalej mapować w ładny sposób. Nie, nie dostaniemy wyjątku, dostaniemy właśnie nula. Tutaj w tej wyższej funkcji rzuci wyjątek, a jak to dostanie nula, to nie rzuci wyjątku. Ogarnie się, że tam był nul, bo po prostu off ma to w swojej implementacji. Potem w akcji możemy sobie to ładnie opleść. Nie mamy tu tego brzydkiego ifa imperatywnego, tylko opisujemy nasz kod właśnie w te ładne lampy, tak? Mapujemy to sobie, korzystamy z polimorfizmu, wykonujemy na różnych obiektach te same funkcje, ale one różnie zachowują się w momencie, kiedy w środku są różne rzeczy. I gdzieś to totalnie transparentnie do porównania side by side, jak czytelniejszy stał się kod i o ile jest on też krótszy. Dobra, mamy opcję. O, jest, dobra. Przyzwyczajcie się. Mamy mapę. Ważna informacja jeszcze, jeśli macie tutaj jakąś opcję, ten find by email zgłosił opcję, to typ danych, które zwraca wasza mapa, powinien być taki sam jak te dane, które zwrócicie GetOrelsa, bo po prostu dalej chcecie mieć możliwość checkowania tej funkcji i nie chcecie sobie zepsuć całego potoku myśli, tak? Nie chcecie tam wprowadzać punktów, które zmusicie samych siebie do pisania ifów. Polecę już dalej. Zagnieżdżanie opcji. Powiedzmy, że macie takiego małego getera w repozytorium, który coś tam zwraca po e-mailu, i robi tego geta na get person. Get po prostu bezczelnie wydłubię wam zawartość tej opcji, a w momencie, kiedy nic tam nie będzie, to rzuci wyjątek. Powiedzmy, że może chcecie, żeby zwrócił wyjątek, ale to jest na razie tylko taki dla pokazania przykładowy przykład. Macie get first name, ale być może macie system, w którym wasz first name też jest opcjonalny. No i chcecie zwrócić tę ładną nazwę. Bardzo nieładny znowu tutaj jest przykład, gdzie wyciągamy po prostu pole, które gdzieś tam było zdefiniowane jako publiczne, ale mamy metodę getFirstName, która znowu zwraca nam opcję. No i pojawił nam się taki case, że mamy, jaki mamy tutaj typ w tym miejscu? Option od option. W Javie, gdybyśmy zapisali to w ten sposób, no PHP nie mamy generyków potem dalej, ale najważniejsze dla nas w tych i naszych rozważaniach jest to, w jaki sposób z opcji wyciągnąć opcję, żeby mieć tego stringa, a najlepiej jeszcze go spłaszczyć po prostu do stringa. Jest coś takiego jak spłaszczanie, to jest ten slajd, gdzie rybka zjadła rybkę, a ja wam mówiłem, że was nie obchodzi to, że ona ją zjadła, po prostu z zewnątrz sobie ją spłaszczacie i tyle. I dostajecie ze środka, dostajecie z rybki z rybką rybkę, która coś tam w środku ma. Oczywiście na tym dalej można zrobić getorelsa, można wrócić jakąś wartość. No i teraz skupię się na chwilę na tym getorelsie. Do tego getorelsa wsadziliśmy maila. Tylko problem tutaj jest taki, że ten mail już był gdzieś wcześniej policzony. Co jeśli byśmy chcieli do tego getorelsa policzyć coś mniej trywialnego, skorzystać z jakiegoś serwisu gdzieś tam i nie chcielibyśmy zawsze pobierać tej defaultowej wartości, w momencie kiedy jeszcze nie wiemy, czy dostaniemy tę wartość właściwą, czy też nie. Getter call, czyli jakoś tam w cudzysłowie leniwie wykonamy sobie pobranie tej alternatywy, przekazujemy po prostu funkcję do tego getter calla w momencie, kiedy dostaniemy null, na to się wykona, zwróci nam naszą wartość, a w momencie, kiedy będziecie mieli sam, to po prostu zostanie cała ta funkcja przekazana jako parametr zignorowana. Dobra, jeszcze mały pstryczek właśnie w stronę PHP. Ciężko jest przekazać sobie tak po prostu funkcję jako argument, więc można ją opakować w funkcję, która zwraca funkcję. Czyli to nasze słynne zmiękczanie. W ten sposób trzymacie się takiego czysto funkcyjnego modelu. I teraz jest moment, w którym chciałem tylko ponarzekać, nie pokazać na razie żadnych rozwiązań. Jeszcze nie przechodzimy do forów i foriczów.
Co mogłoby być fajnego w PHP? Mogłoby się pojawić nam arrow functions. Niestety po prostu czegoś tak, nie, takiego nie mamy. Tak mu wygląda na przykład, gdyby arrow functions w PHP były. Tak musi wyglądać jak na razie. Musimy z tym żyć i tyle. Druga sprawa, która boli w PHP, to są typy generyczne. Typy generyczne są czymś totalnie naturalnym w przypadku statycznie typowanych języków, takich jak Java albo F-Sharp. I w PHP niestety to się pojawia z wielkim bólem. Są jakieś RFC, są jakieś propozycje, żeby to wpadło. Tutaj jest RFC oficjalne do PHP z 2016, żeby wprowadzić to po prostu jako konstrukcję języka, ale na razie to chyba nawet nie było poddane żadnym głosowaniu, gdzieś to się mieli. Mam nadzieję, że się pojawi, ale raczej wydaje mi się, że pojawiło się to za szybko, ponieważ w PHP mamy ten magiczny mixt, który załatwia sprawę i brak generyków aż tak bardzo teoretycznie nie boli, więc załóżmy, że chcemy wpisać jednak choćby to plotki, żeby nam ładnie wyglądały. No i tutaj też smutna wiadomość. Kolejna propozycja pojawiła się do bloków, żeby ten parser potrafił to ogarnąć, ale pierwszy commit na GitHubie do propozycji wpadł już w 2013, ale temat niestety jakoś umarł, więc jak na razie musimy żyć po prostu bez generyków. Lecimy dalej z tematami, za którymi tęsknię ze skali. Mamy ogarnięte opcje, porozmawialiśmy sobie o niemutowalności i o planowaniu obiektów. I teraz mamy kolejną monadę do omówienia, taką jak IDE. To jest mój ulubiony styklajk w ogóle, bo tutaj możecie się dowiedzieć, że po lewej jest lewa, bo prawa jest prawa. Ale one znowu implementują jakiś tam interfejs i on jest analogicznie skonstruowany do opcji, z tym, że nie macie tutaj mapy i nie macie getterelsa, ale macie tak jak gdyby dwie mapy. Jedna jest pod postacią left, druga jest jedna jest nazwana left, a druga jest nazwana right. W momencie, kiedy wasz zwrócony obiekt z jakiejś tam funkcji będzie typu left, to funkcja, która będzie przekazana jako parametr do funkcji left, zostanie wykonana, a dla righta zostanie zignorowana. Analogicznie dla righta. Dla lefta zostanie zignorowana, dla righta zostanie wykonana. To nadal będzie, wynikiem tej funkcji nadal będzie id jakiś tam, z którym dalej może się coś robić i dalej trenować na nim te lefty i righty, ale jak już będziecie chcieli z nim potroszyć zawartość, to odpalicie sobie geta. Przykład szybki na zastosowanie monady iter. Zerknijmy sobie na ten kod akcji. No i tutaj wcześniej już pokazywałem podobną akcję kontrolera, gdzie użyliśmy opcji, bo mieliśmy tylko jednego exceptiona, albo tam jednego ifa z nulem, którego łapaliśmy, ale co jeśli mamy tych błędów ileś tam? No i zasiewamy takim wertościorem wszystkie nasze akcje w kontrolerach, bo sypiemy tych exceptionów dużo. Środowisko musi nam podpowiedzieć, że one w ogóle gdzieś tam są. Różne funkcje w różnych momentach rzucają te exceptiony. Jakoś da się z tym przeżyć, da się czytać w miarę ten kod, ale można by go napisać ładniej. Powiedzmy, że nasza funkcja zwraca właśnie litera, który po lewej ma jakiś error. Jest liter, jest na różne te errory. A po prawej, w momencie, kiedy wszystko się uda ładnie, zwróci nam usera w tym przypadku. I jak ładnie zgadza nam się funkcja. Nie patrzcie na to, co jest nasza, ale specjalnie to zrobiłem tak, że ktoś, żeby nie dało się czytać, żebyście na razie na to nie patrzyli. Ale możecie skupić się po prostu na tym lefcie i na tym racie. W momencie, kiedy dostaliśmy błąd, left zmapuje nam ten błąd, coś z nim zrobi, a w momencie, kiedy wszystko pójdzie fajnie, to zmapujemy sobie ten niebłąd w naszym przypadku. Chociaż podkreślam, że idea jeszcze tak koniecznie używać do obsługi błędu, bo to może być cokolwiek, jakiś przykład można sobie różne przykłady mnożyć, ale ten jest taki najbardziej klasyczny i posprzątaliśmy w nim dość częsty ból, który pojawia się w akcjach. To jest może trochę nieczytelny przykład, ale mamy sobie jakąś funkcję, która wyciąga parametry. Ta funkcja posiłkuje się jakimś translate param tu, który znowu zwraca nam opcję, która informuje nas o tym, czy się udało wyciągnąć te parametry i przetransformować je w postaci, z którą da się coś zrobić. Jeśli się nie dało, to dostajemy, właśnie nie wiem, nie dostajemy, tylko zwraca nam lefta z tym błędem, a jeśli się wszystko powiodło, dostajemy righta z tym jezerem, ale skomplikujmy sprawę. Powiedzmy, że jak się uda jakoś odpakować te parametry, to pojawia nam się jakaś zamapana funkcja. Ona jest nasza, bo jest brzydka, ale wyobraźcie sobie, że macie na przykład jakiś serwis, jest ładny DDD, jest ileś tam warstw. Każda warstwa może zwrócić lefta z innym brzydkim błędem, aż wreszcie w końcu zwróci wam coś ładnego z wynikiem. I tyle. Jak widzicie, tak, kiedy macie przypadek
pożądany, pożądany. Dobra. Pattern matching i case classes. Wracamy teraz do tego przykładu, który był zaszarzony. Pattern matching to jest coś takiego, co w językach funkcyjnych delikatnie przemyca nam podejście, tak jak nie, no, przechodzimy z do oprogramowania imperatywnego na funkcyjne, tak, w którym opisujemy nie to, jak chcemy coś zrobić, tylko w programowaniu funkcyjnym opisujemy to, co chcemy zrobić, to w podejściu deklaratywnym opisujemy to, co chcemy zrobić z czym. I możemy sobie wymaczować jakąś wartość na różne okoliczności. I w momencie, kiedy ona jest spełni jakiś tam warunek, przechodzimy do konkretnego działania. To jest taki bardziej wypaśny po prostu switch case, ale on może być też jakoś wzbogacony. W tym przypadku łapiemy te różne typy błędów, zwracamy z nich responsa. Znowu typy muszą być zgodne, bo potem chcecie to odpakować i zwrócić. No i tak to na razie wygląda. Gdzieś tam się to implementuje w tym PHP slangu, którego wcześniej zareklamowałem. Dla odmiany przykład ze skali. Nie będę was dużo męczył skalą, ale nie mogę sobie odpuścić w tym momencie, bo chciałem pokazać, jak ładnie można uprościć pattern matching, w zasadzie uprościć tylko, jak on po prostu powinien wyglądać oryginalnie. Dobra, lecimy dalej. Future, Parallel Collections. Kto używa Doctrina, pewnie widział Array Collection, że takie smaczki można skrócić do postaci na przykład takiej, gdzie sobie coś mapujemy. Tam wcześniej mieliśmy pętlę, którą nie będę rozmęczył, czyli po prostu coś chcieli się przemapować z jednej postaci na drugą, więc macie mapę. Tak jak w przypadku tej opcji mieliście mapę, która przemapowywała wam z jednej postaci na drugą jakiś pojedynczy element, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mapowali sobie tych elementów tam. Dalej. Rozszerzyliśmy ten wcześniejszy przykład o coś, co może być nie do końca czytelne, ale staje się mega czytelne w przypadku podejścia funkcyjnego. Po prostu odfiltrowujecie sobie jakieś wartości, mapujecie je na kolejne, dostajecie ładny wynik. Ale, znowu, może pojawić się taka sytuacja, kiedy ktoś powie, że no, w mapie fajnie, coś przemapowaliśmy, ale chcielibyśmy coś zakumulować. Przyjdzie ktoś i powie, że niestety, ale musimy wrócić do podejścia imperatywnego, bo mapa na to nie pozwala. Jest na to też konstrukcja, jest fold. Fold jako pierwszy swój parametr przyjmuje stan wejściowy, czyli taki nasz default, od którego zaczynamy, a potem przekazujemy do niego funkcję. Ta funkcja przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy argument, jako wartość pierwszego argumentu, fold przekazuje wynik działania poprzedniego wykonania tej funkcji, którą tam przekazaliście, a w przypadku jego pierwszego wykonania przekazuje wam tego startowy, który był w pierwszym argumencie. A jako drugi argument tej funkcji wpada wam pojedynczy element z tej kolekcji, która była w środku wrzucona. No i jakoś to się ładnie akumuluje. A jeszcze taki mały wtrąb z tego, jak może zapowiadać się programowanie z użyciem funkcji naokoło Araya w PHP, więc to jest rozwiązanie problemu, z którym się spotkał kolega z Xolva, który mógł po prostu sobie poprosić o ogon ze swojej kolekcji, dostałby to samo, tylko bez pierwszego elementu. Dobra, mamy pory, policze i assignmenty, takie różne rzeczy, ale teraz przechodzimy do drugiej części tytułu, czyli asynchroniczność, a w zasadzie współbieżność. Mamy taki przykład. Wyobraźcie sobie, że usiadło czterech programistów wieczorem, posiedzieli przy piwie, pogadali o monadach, spędzili upiórny wieczór i przyszło co do zmywania garów. Product placement jest totalnie przypadkowy. Jak można rozwiązać taki problem? Mając człowiek pomywaczy i tylko jeden zlew. Jeden może zgarnąć śmieci z talerzy, drugi może wynieść butelki, trzeci może zacząć zmywać te gary, czwarty może je wysuszyć ściereczką i odstawić na półkę. Tylko że jeśli nasi programiści są tak bardzo zżyci z programowaniem, że działają jak rdzenie w procesorze, to oni zaczną sobie na przykład nawzajem podbierać te naczynia. Więc ustawimy im semafory i mutacje jakieś, żeby nawzajem się informowali, że nie bierz mi tego talerza, bo ja go jeszcze nie zmyłem, nie wycierę go. Albo zostaw ten talerz w spokoju, bo on już jest wytarty, umyty i powinien być. Stać sobie, aż wyschnie.
ale niestety jest bardzo łatwo podłąkać, że któryś programista weźmie ten talerz i zacznie go drugi raz myć. Więc co zrobić, żeby nie męczyć się za bardzo z tą asynchronicznością, a jednocześnie, żeby każdy był szczęśliwy i żeby zrobić tak najszybciej. Powinniście zamontować sobie w domu cztery zlewy, albo tyle, ile macie programistów, bo to się bardzo ładnie skaluje. Jeśli byście mieli do pozbywania 5 miliardów naczyń, to moglibyście zamontować sobie odpowiednią ilość zlewów, postawić tam programistów i niech oni sobie zmywają te naczynia. Jak takie podejście do zmywania naczyń przejawia się w programowaniu funkcyjnym? Mamy coś takiego jak future. Future to jest taka konstrukcja, to jest taka monada, która jak ta rybka z owcą, która coś mogła mieć albo mogła tego nie mieć, tak future ma zawsze coś, ale ma to kiedyś. I was nie obchodzi to, kiedy on to zrobi, was obchodzi tylko to, żeby on coś tam kiedyś zrobił i możecie sobie ten wynik z pobrania tego kiedyś tam w przyszłości przemapować, a potem możecie na niego oczywiście poczekać. Byłoby najfajniej, gdyby akcja w Symfony potrafiła łyknąć po prostu tego feature'a i go sobie sama zmapować, no ale nie potrafi, więc robicie to ręcznie. Ale już macie ładnie ukrytą asynchroniczność. Jak na razie ona się wam tutaj za dużo nie przyda, bo mamy pojedynczy call, ale... A tak, jeszcze tyle, tak? Czyli jest future, który zwraca non-blocking get result, potem mapujemy go sobie po prostu na responsa HTTP-owego, czekamy, dostajemy response, jesteśmy szczęśliwi. Ale to jest taki przykład, w którym już podejście funkcyjne wyjaśni trochę bardziej. Kto używał JavaScriptie promisów, to pewnie widzi pewne podobieństwo. Można wrzucić mu całego araya z takimi asynchronicznymi kolami i spakować go do all. I wynikiem tego będzie kolejny array ze wszystkimi tymi wynikami. On przejdzie do tej mapy w momencie, kiedy dostanie wszystkie wyniki. Oczywiście zamiast future all możemy podać na przykład future n, żeby zwrócił nam pierwszy wynik. Ten, który będzie najszybszy, ten zwróci. To mam stawkę, wiąże mnie jeszcze turystowe. I... Dobra, chciałbym się tutaj powiedzieć. A, nasz przykład z mapowaniem listy. Możemy sobie te liczby razy ileś tam. No i wstawiamy zlewy nowe. Tyle wystarczy zrobić, żeby wstawić nowy zlew. Po prostu używamy list collection, które w swojej implementacji jest nie asynchroniczne, jest współbieżne. I nie obchodzi nas, co się dzieje pod spodem. Po prostu wiemy, że to działa asynchronicznie. Być może mamy fajną implementację, która na przykład pozwoli odpalić to nie tylko na jakichś tam rdzeniach, ale na jakichś komputerach, w całym klastrze. Was jako programistów po prostu to nie obchodzi, to sobie działa. A, tu jest jakaś tam mapa. Powiedzmy, że taka naiwna implementacja tego, jak mapa mogłaby działać w momencie, kiedy ma być współbieżna. Po prostu ona robi, odpakowuje wszystkie wasze elementy z listy, robi z nich... to nie jest Array Collection, to się nie powinno nazywać List Collection. Tak, jest lista future'ów, które zwracają coś tam, przemapowujemy ją sobie na jeden future, który zwraca nam po prostu kolekcję, potem czekamy i dostajemy tę kolekcję z naszym wynikiem. Tylko trzeba uważać na jedną rzecz. Mamy zchainowane mapy, jakieś, no, i one dzieją się asynchronicznie. Już jest fajnie, bo jesteśmy do przodu przed programistami, którzy mają nieasynchroniczny kod i nie wykonujemy każdej operacji kroczek po kroczku, ale mając tych map zchainowanych ileś tam, i tak tracimy trochę czasu, bo załóżmy, że w pierwszej mapie najdłużej zejdzie nam się na pierwszym elemencie, procesor nudzi nam się na pozostałych, w drugiej mapie najwięcej czasu zejdzie się na drugim elemencie, znowu procesor się nudzi i tak dalej. Więc jak można by to opakować? No jedna rada jest taka, żeby opakować to jedną mapę w future'ze, a nasze operacje użyć takiego małego haka, wsadzić do jakiejkolwiek innej monady, najlepiej poprzona, tak żeby mieć pojedynczy element i sobie na nim ładnie mapować. Nie tracicie możliwości chainowania operacji, ale skracacie czas wykonania kodu prawie o połowę, albo i więcej, iluśkrotnie w zasadzie w stosunku do osoby, która nie może wspomóc się żadną monadą, która daje mu asynchroniczną liczbę na listę. Lecimy dalej. Mamy, dobra, ostatni smaczek na koniec, ostatnią monadę, ostatnie pojęcie. Rekurencja ogonowa. Jak zacznie się pisać aplikację funkcyjnie, to prędzej czy później dojdziecie do punktu, w którym będziecie musieli napisać coś, co jest bardzo rekurencyjne i wynik działania poprzedniej funkcji zależy od tej poprzedniej klasy, czyli Fibonacci,
Pozwolę sobie tutaj wcisnąć skalę po lewej. To jest ważne porównanie, bo będzie pewnie smutna mortka i ona musi się pojawić po prawej stronie. Załóżmy, że piszemy tego typu znaczenia w najprostszy możliwy sposób, czyli jak jest 0 albo 1, to wypłacamy ten indeks, jak jest coś większego, to wtedy rekurencyjnie odwołujemy się do samego siebie z indeksem pomniejszonym o 1 i dajemy do tego wartość z indeksem pomniejszonym o 2. Spróbujemy odpowiedzieć dla dużej wartości, to nam się wyłoży i to nam się wyłoży zarówno dla PHP, jak i dla języków funkcyjnych takich jak Haskell, Clojure czy Scala. Więc to nam nie pomoże. Przyjdzie programista, powie, że witki mu do tego opadają, napiszmy to po prostu jak ludzie imperatywnie. No i zrobimy takie brzydactwo, powiedzmy, że ten programista walczył ze Scalą. W Scali też da się pisać zły kod, chciałem pokazać. Ale przyjdzie trochę mądrzejszy programista i powie, zróbmy to tak, żeby to było rekurencyjne ogonowo. Co to znaczy, że funkcja jest rekurencyjna ogonowo? To jest taka funkcja, która jako swój wynik zawsze zwraca wynik samej siebie, ale bardzo samej siebie i troszeczkę trzeba się powinnastykować, tak żeby doprowadzić to do pojedynczego wywołania. Tutaj jeszcze rzut okiem na to, jak wyglądała ta oryginalna funkcja z Fibonacci. Ona tak naprawdę nie zwraca jako swój wynik Fibonacciego. Ona zwraca tak naprawdę sumę z dwóch Fibonacci. Więc to sumowanie musicie tutaj wcisnąć sobie do przekazywanych argumentów. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale warto. Warto w Scali, Clojure, Haskellu, F-Sharpie, ale już trochę mniej się to opłaca w PHP, ponieważ kompilator Haskella bardzo ładnie poradzi sobie z optymalizacją tej funkcji, sprawi, że ona będzie rekurencyjna ogonowo, PHP nie, po prostu. I musicie wskoczyć na etap, na który skakują też programiści języków funkcyjnych, ale oni skakują na niego troszeczkę później. Oni skakują na niego w momencie, kiedy potrzebują... Koncepcja, nazywa się trampolina, tak? Kiedy programiści Haskella zaczynają używać trampoliny? Oni zaczynają używać wtedy, kiedy mają funkcję, nie tylko funkcję A, której wynik zależy od wyniku funkcji A, ale może pojawić się taka sytuacja, kiedy funkcja A zależy od wyniku funkcji B, a wynik funkcji B zależy od wyniku funkcji C, a wynik funkcji C zależy od wyniku funkcji A. I tego żaden kompilator na świecie nie jest już w stanie zoptymalizować, więc można podeprzeć się czymś takim jak trampoliny. Mamy tutaj stos, stertę wywołań w standardowym rekurencyjnym wywołaniu, gdzie wszystkie kolejne funkcje nam nabijają w pamięci, pamiętają poprzednie wyniki cały czas swoich obliczeń, rośnie nam ten stos, aż w końcu dostaniemy w twarz jakimś overflowem, a chcemy przerobić to na taki model, który nam po prostu skacze po tym stacku. Cały czas mamy mało elementów, ale dostaniemy ten sam wynik. Napisałem, dzisiaj rano wpadłem do repozytorium PHP Slanga trampolina. Trampolina właśnie tak nam przemapowuje działanie naszego jakiegoś rekurencyjnego wywołania. Już nie będę Was męczył patrzenia na implementację samej trampoliny, ale pokażę Wam, jak można użyć. Wracamy do tej fajnej rekurencyjnej, do tej fajnej implementacji, która jest rekurencyjna ogonowo i opakowujemy ją właśnie w te monady. Czyli odpalamy sobie coś w trampolinie, przekazujemy mu funkcję, a z kolei ta funkcja można zwrócić albo bounce, albo może zwrócić tam. Jak wróci tam, to po prostu kończy i cieszy się, że ma wynik. Jak dostanie bounce, to skacze dalej i czeka, aż nadejdzie ten dzień, kiedy dostanie tam. Po prostu. Dobra. I to jest prawie koniec mojego wykładu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie ma się co przejmować, jeśli chodzi o programowanie w PHP. Da się pisać funkcyjnie, nie ma co mieć kompleksów. Trzeba tylko trochę się pomęczyć, napisać kilka konstrukcji samemu. Nie bójcie się monad, nie ustawiajcie samych na siebie pułapek. No i jeszcze taka rada, że PHP po prostu nie jest dobrym miejscem do tego, żeby uczyć się programowania funkcyjnego. Więc polecam nauczyć się Haskella, Clojure czy któregoś innego z modnych języków. Dziękuję bardzo.